Pan McDonald miał farmę z pewną liczbą drzewek owocowych. Chciał 5 drzew, które chorowały. Każde pozostałe drzewo na farmie produkuje 210 owoców, a razem te drzewa wyprodukowały 41 790 owoców. Ile drzew miał na początku na swojej farmie pan McDonald? Powiedzmy, że D to pewna liczba drzew owocowych, czyli te, które były na farmie. D to początkowa liczba drzewek. Czyli ta liczba, którą chcemy poznać. Czyli pan McDonald miał D drzew, zapiszę, miał D drzew, potem ściął 5 drzew, czyli od tego D trzeba odjąć 5. I każde z tych zdrowych drzew wiemy, że produkuje 210 owoców. Czyli każde z tych zdrowych drzew, czyli D odjąć 5 drzew, produkuje 210 owoców. Czyli jeżeli pomnożę tą liczbę D odjąć 5 przez 210, otrzymam ilość owoców, które te drzewa wyprodukowały. A wiemy z zadania, że wyprodukowały tyle owoców, czyli 41 790. Zapisałam takie równanie, które teraz rozwiążemy. To zadanie tak naprawdę możesz zrobić na różne sposoby. Możesz je zrobić etapami. Mógłbyś najpierw podzielić 41 790 na 210, potem dopiero liczyć, ile było na początku drzewek. Ale my chcemy zrobić to porządnie, jednym równaniem, żebyś się nauczył, jak rozwiązywać takie zadania. Pozostaje nam rozwiązać to równanie. Jak to zrobić? Po lewej stronie mamy tą niewiadomą D. Warto byłoby się pozbyć tego 210. Zatem podzielimy stronami przez 210, czyli lewą stronę równania i prawą stronę równania podzielimy przez 210. Możemy zapisać to tak, że tutaj zapiszę podzielić na 210. Tak, lewa i prawa strona. Tak można zrobić. Możemy zapisać też tak. Może tak zapisujesz na przykład w szkole albo w domu. Czyli ta kreska znaczy, że dzielimy stronami przez 210. Albo możesz po prostu od razu tutaj dopisać sobie kreskę ułamkową i zrobić mianowniki. Ale zróbmy tak, bo tak jeszcze do tej pory nie robiliśmy. Czyli dzielimy D odjąć 5 razy 210. Dzielone na 210 da nam po prostu D odjąć 5. A po prawej stronie będziemy mieli 41 790 dzielone na 210. I teraz albo bierzemy kalkulator i rozwiązujemy sobie to działanie na kalkulatorze, ale jeżeli nie mamy akurat pod ręką kalkulatora, to przypomnijmy sobie, jak się dzieliło pod kreską. Tutaj możemy sobie uprościć to liczenie o to 0, czyli będziemy mieli 4179 dzielone na 21. Podzieliłam tutaj licznik i mianownik przez 10, żebyśmy mieli mniejsze liczby. I jedziemy. 41 na 21. Ile razy się 21 zmieści w 401? Zmieści się 1 raz. 1 razy 21 to 21. Odejmuję. To jest 20 i spisuję kolejną cyfrę, to jest 7. Ile razy teraz się zmieści 21 w 207? 10 razy to za dużo, bo byłoby 210, więc zapewne 9 razy. 9 razy 20 to jest 180, dodać 9 to jest 189, czyli tu mamy 189. Odejmujemy, 207 odjąć 189, to jest równe 18. 18. Spisujemy kolejną cyfrę i mamy 189 dzielone na 21. To jest dokładnie 9. 9 razy 21 189 i otrzymaliśmy już tutaj wynik. Czyli D odjąć 5 to się równa 199. Pokażę Ci jeszcze na kalkulatorze, że to faktycznie jest to samo. Zobacz. 41 790, czyli teraz policzę to bez skreślonych zer. To jest 199. I teraz sprawdźmy jeszcze dla pewności, czy to dobrze jest policzone.
4179 dzielone na 21, 199. Taki sam wynik. Ale co teraz z tym zrobić? My chcemy wiedzieć, ile wynosi D. Zatem pozbywamy się minus 5 z tej strony. Jak się pozbyć minus 5? Pamiętasz to pewnie z poprzednich filmów. Stronami trzeba dodać 5. Po lewej stronie 5 i po prawej stronie 5. Czyli po lewej stronie zostanie po prostu D, a po prawej stronie 199 dodać 5, 204. Zatem jaka jest odpowiedź na nasze pytanie? Ile drzew miał na początku na swojej farmie pan McDonald? Na początku na farmie pan McDonald miał 204 drzewa.